Odliczamy dni do Bożego Narodzenia, atmosferę świąt i widać, i czuć już w przestrzeni miejskiej, ale także w wielu domach, gdzie pojawiło się świąteczne oświetlenie, dekoracje, ale także choinki. A my dzisiaj nie bez powodu gościmy w Muzeum Wsi Opolskiej, ponieważ będziemy właśnie zastanawiać się i rozważać tradycje związane z dekorowaniem choinki. A dzisiaj będziemy właśnie na ten temat rozmawiać z panią Elżbietą Oficjalską, etnografem właśnie z Muzeum Wsi Opolskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że tutaj już w muzeum jest choinka ubrana. Ona zapewne jest częścią ekspozycji, ponieważ wiemy, że odbywa się tutaj zwiedzanie i różnego rodzaju prelekcje. Ale właśnie, czy jest jakaś określona data, kiedy powinniśmy ubierać choinkę? Według tradycji choinka powinna być ubierana w dzień wigilijny, tuż przed wieczerzą wigilijną. Wówczas gospodyni zajmowała się właśnie przyrządzaniem, przygotowaniem, pomagały jej córki, żeby przyszykować wszystko, co jest potrzebne właśnie na stół wigilijny. Ojciec rodziny szedł rano do lasu po choinkę, przynosił ją, a później z dziećmi młodszymi było właśnie takie ubieranie radosne choinki, przymocowanie świeczek, kiedyś właśnie nie lampek, i tuż przez właśnie samą Wigilię zapalano te świeczki i zasiadano do wieczerzy. Dzisiaj mamy różne rodzaje choinki i choinek i biorąc pod uwagę gatunki, ale też mamy i żywe, i sztuczne, i czasami z książek są układane, bądź właśnie z lampek. Czy tradycja mówi, jakie choinki powinny być w domu, czy w ogóle jakie choinki pojawiały się kiedyś w domach? Jeśli chodzi o to, czy ma być sztuczna, czy prawdziwa, no to zależy właściwie od preferencji tych osób, które w swoich domach to ustawiają. No i takiego właśnie przywiązania niektórzy nie wyobrażają sobie po prostu świąt bez choinki żywej, pachnącej. Inni z kolei nie lubią tego po prostu igliwia, które się sypie w naszych ciepłych, często ogrzewanych kaloryferami mieszkaniach. Jest to kłopotliwe. Natomiast no, nie można się tutaj tak bezpośrednio odnieść do tradycji, bo po prostu dawniej nie było wyboru. Były wyłącznie prawdziwe choinki. To miało swoje znaczenie, że drzewko jest żywe, bo to niosło za sobą mnóstwo takich symbolicznych treści. Natomiast nie było wyboru. Trudno powiedzieć, jakie wtedy by były właśnie preferencje wśród osób stawiających. Bo podejrzewam, że tak jak i obecnie, że kiedy pojawiają się rzeczy, które są prostsze w wykonaniu, gotowe, kupione, kiedy one już zaczynają mieć takie ceny, które nie są rujnujące dla budżetu domowego, to wtedy zaczyna się je stosować, a w przypadku choinki to jest przykład bombek, które kiedyś nie były elementem takim zdobniczym choinki, natomiast już w okresie międzywojennym stawały się coraz bardziej powszechne i na żywym drzewku wieszano właśnie te nowoczesne wówczas bombki. A czy był jakiś określony gatunek? To znaczy dzisiaj w domach, jeżeli są żywe choinki, to są i sosny, i świerki, i jodły. Natomiast czy wtedy była jakaś taka tradycja, która mówiła o tym, że na przykład świerk to było drzewo, które najczęściej się pojawiało? Świerk był rzeczywiście tym drzewem, które się najczęściej pojawiało, a to wynikało z tego, że to jest niedrogie drzewo, bo można było oczywiście pójść do lasu i wyciąć jakieś drzewo i ryzykować sztraf tak zwany, czyli karę, jaką nakładał się leśniczy, a leśniczy i gajowi wtedy chodzili po lesie, bo wiedzieli po prostu, że właśnie tak się może dziać. Więc trzeba było choinkę, tą możliwość wycięcia choinki trzeba było kupić po prostu. W określonej wysokości, wielkości to drzewko było. Jodła była zawsze uważana za drzewo dużo bardziej takie szlachetne i bardziej była pożądana, jednak to jest rzadsze dużo i droższe, wolniej rosnące drzewo niż świerk, więc tutaj już nie była ona w mniejszym zakresie tak funkcjonująca, zwłaszcza w tych niezamożnych domach zamożnych, mieszczańskich czy szlacheckich, po dworkach, dworach. No to rzeczywiście jodła i nawet czasami bardzo dużo te wysokości były, na przykład w pałacach, no 4 metry i można było taką choinkę właśnie postawić. Natomiast te przestrzenie nawet takie w chałupach czy w jakichś domach takich ludzi pracujących czy na roli, czy gdzieś właśnie zawodowo, no to nie były jakieś wielkością swoją porażające, więc właśnie te drzewka były dużo mniejsze. Wspomniała pani już o bombkach i widzimy, że ta tutaj też ma na sobie bombki, ale oprócz tego jest bardzo dużo innych elementów dekoracji. Ja zresztą sama pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, to takie łańcuchy robiliśmy, albo też takie, kiedy obcinały się paseczki i te paseczki były klejone w takie kółka. Tak. Takie łańcuchy też były kiedyś popularne. No teraz jest tych ozdób coraz mniej, one się cały czas zmieniają.
zmieniają, no ale właśnie ozdoby mają swoją symbolikę. Co powinno się znaleźć, czy co znajdowało się kiedyś i teraz na tym drzewku świątecznym? Właśnie jeśli mówimy o drzewku świątecznym, to choinka jest stosunkowo młoda, można powiedzieć. Nie wyobrażamy sobie już świąt polskich, tradycyjnych bez choinki. Tymczasem choinka ma, no powiedzmy, w brzegu, jak na naszych terenach Górnego Śląska pojawiła się w brzegu w XVII wieku na zamku. To jest ten odnotowany w źródłach fakt. Później ona powoli właśnie tak szła po dworach, po tych zamożniejszych, w tych zamożniejszych środowiskach coraz bardziej popularna była i po trochę schodziła w dół, że tak powiem. Więc można powiedzieć, że choinka na wsi pojawiła się na początku XX wieku, coraz intensywniej wchodziła i to było krytykowane, ponieważ ona przyszła z zachodu, z Niemiec, więc było to traktowane jako wprowadzanie zwyczajów obcych niemieckich w dodatku w polskich domach. I namawiano do tego, żeby w domach na Wigilię, na święta zdobić i zawieszać podłaźniczkę. Ona była właśnie taką poprzedniczką choinki. W zasadzie, jeśli chodzi o sam materiał, to niczym się nie różniło, bo to było też drzewko świerkowe, tylko że niewysokie i wieszane do góry nogami. I nad stołem upowały się, wieszało to drzewko i ono takie było. To właściwie gałązka. To był czubek drzewka najczęściej. Czasami były to gałązki, ale najlepszy był właśnie taki czubek drzewka. On się łatwiej poddawał temu, żeby go ubierać. Wygodniej było, to nie spadało po prostu te wszystkie ozdoby. Ozdoby też były nie tylko dlatego, że robiono właściwie prawie wszystko w domu, ale też ważne było to, żeby te ozdoby były naturalne, pochodzące z ogrodu, z sadu, czyli to były orzechy. Je się zdobiło, można było pomalować farbką, na przykład na złoto, puste orzeszki wieszało się, przymocowywało się pętelkę i wieszało się takie orzeszki. Były to jabłka, no rajskie jabłuszka, bo inaczej by to wszystko oczywiście pod ciężarem spadło, więc takie malutkie jabłuszka wieszano. Wieszano pierniczki, które też już na początku grudnia robiono, żeby one doszły na święta i uzyskały swój smak. Zdobione lukrem właśnie też można było powiesić i zwieszano też właśnie tak zwane światy, które tu widzimy na choince. To są takie ozdoby, które wykonywano z opłatków, które sklejano, wycinano w odpowiednie jakieś formy okrągłe i gwiezdne jakieś i sklejano najczęściej na ślinę, bo tak było najłatwiej po prostu skleić te ze sobą te elementy opłatków i to właśnie kiedy się otwierało drzwi i ktoś wchodził do izby, no to wtedy ten podłuch powietrza właśnie ruszał tymi opłatkami, to też jeszcze taki dodatkowy efekt tworzyło. O ze słomki i z bibułki można było zrobić właśnie takie jakiś dodatkowy element właśnie zdobniczy. Później się pojawiły właśnie te papiery takie kolorowe w sklepach, więc można było właśnie te łańcuszki z kółek robić i też zawieszać, ale to już bardziej właśnie w momencie, kiedy pojawiła się choinka. Wtedy oprócz tych właśnie ozdób mocowano też świeczki do choinki. Tego na podłaźniczce nie można było zrobić. To były świeczki woskowe. To też miało znaczenie, że to nie była parafina, tylko wosk, który pochodzi od pszczół, a pszczoły były takimi owadami bożymi, takimi mającymi kontakt z niebiosami. I palenie właśnie tych świeczek na choince, one były mocowane takimi specjalnymi klamerkami i to się zapalało właśnie tą choinkę właśnie przed samą Wigilią, najczęściej tylko raz, no bo te świeczki też kosztowały, więc tylko w czasie wieczerzy wigilijnej, czy tuż przy rozdawaniu prezentów na przykład, to wtedy właśnie zapalano tą choinkę. A czy te poszczególne elementy mają jakąś swoją symbolikę? To znaczy mówi się, czy można spotkać taki przekaz, że bombka teoretycznie ma nawiązywać do jabłka, tak? Które no, jest związane z rajem. Chociaż z drugiej strony są osoby, które podkreślają, że przecież w Biblii nie jest doprecyzowane, że akurat chodziło o to jabłko. Ale takie jakieś elementy, tłumaczenie różnych faktów takich właśnie kulturowych jest często takie właśnie niedoprecyzowane, bo my często
pielęgnujemy jakieś tradycje, staramy się szukać wytłumaczenia, ale nie znamy często, więc opowiada się właśnie jakieś takie historie o bombkach. One rzeczywiście nawiązują swoim kształtem do jabłka, ale po prostu jak się huty szkła tutaj właśnie na Śląsku zaczęły budować, rozrastać i oprócz tych wyrobów właśnie takich szlachetnych, jakichś kryształów i naczyń szklanych, w wolnych chwilach szklarze zaczęli dmuchać właśnie takie bombeczki. To w zasadzie był produkt uboczy z tego, z tych wszystkich resztek takiego właśnie zdmuchania tego szkła do sprzedaży. Jak zostawały, to oni sobie właśnie tam to zrobili. Ktoś dostrzegł w tym jakąś możliwość przekucia to na właśnie na coś, co można też wytwarzać na szerszą skalę. Dzisiaj na choince można zobaczyć wszystko, to znaczy bardzo często rezygnuje się z tych naturalnych materiałów, jak właśnie szyszki, owoce, pojawiają się nawet zabawki, cukierki, zabawki. Jak pani uważa, czy ta ewolucja, ta zmiana związana właśnie z różnorodnością pojawiających się ozdób jest wyznacznikiem trochę naszych czasów, czy to też jest trochę efekt niestety telekomercjalizacji świąt? Takie zmiany zawsze były elementem swoich czasów, bo tak jak mówiłam, że przejście od tej podłaźniczki, zresztą ta nazwa trzeba by było dopowiedzieć, że pochodzi od dawnej nazwy kolędników, nazywano ich podłaźnikami, czyli roznoszącymi szczęście, niosącymi życzenia właśnie i stąd ta nazwa. I tak jak mówię, gdy się śledzi choćby prasę przedwojenną i jakie ostre i dyskusje się toczyły na temat wprowadzania choinki, to tak właśnie jak w tej chwili my odbieramy te różne dziwne ozdoby, na przykład bombki w różnych kształtach, takich jakichś całych budyneczków na koniach, jakichś rycerzy i tym podobnych, no to dalej są bombki, ale ktoś mówi, no bombka ma być okrągła, prawda? Więc tak się miele w zasadzie w kulturze, nie tylko ludowej, że pewne rzeczy są wprowadzane i później czas pokaże, czy one się utrzymają, czy też zostaną, będą tylko chwilową modą, która przeminie i będzie znakiem jakiegoś tam czasu obecnym na fotografii czy na filmach i z którego będziemy później żartować i się dziwić, że w ogóle coś takiego było. Niczym się nie różnią nasze czasy pod względem mechanizmów, jakie tym kierują od dawniejszych. A jak wyobraża sobie pani choinkę taką z przyszłości? Choinka za 50 lat na przykład. Ja myślę, że to dalej będzie choinka. Być może pojawiły się jakieś materiały nowe, które pozwolą na zrobienie, ale ta zieloność jednak jest, wydaje mi się, dla wielu osób dalej będzie ważna. Nawet w tej chwili nie ma kłopotu z kupieniem białej choinki srebrnej, ale one są, trzeba przyznać, bardzo rzadko kupowane i bardzo rzadko gdzieś w domach stawiane. To są jakieś właśnie takie, że ktoś jest znudzony i coś chce nowego. Także myślę, że zawsze to ta barwa przede wszystkim zielona, gdzieś w tyle głowy mamy właśnie to, że to w tym w zimie, w tym śniegu, w tej plusze przynosi nam taką jakąś zapowiedź tego zielonego czasu, który nadejdzie już właśnie na barani skok, więc już do wiosny idzie coraz bliżej. To jest taka zapowiedź. Gdzieś mamy chyba w genach, podświadomości takie pragnienie właśnie tego, więc tutaj myślę, że zielone materiały, trudno mi sobie wyobrazić, jakie będą, no ale pewnie będzie to przypominało w dalszym ciągu drzewko. Mam taką nadzieję przynajmniej. A ja mam nadzieję, że my podczas ubierania tych choinek, ale także dekorowania domów nie zapomnimy i nie zatracimy tego, co jest najcenniejsze i tych prawdziwych wartości, które niosą za sobą święta i nie będziemy się skupiać tylko na tym, żeby było na bogato, ładnie i błyszcząco, chociaż wiadomo, że względy estetyczne są bardzo ważne. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moimi Państwa gościem była dzisiaj pani Elżbieta Oficjalska, etnograf i kustosz Muzeum Wsi Opolskiej. Do widzenia.